Siemanko moi mili, Ipsik za kółka, cześć, treść tam. Dzisiaj trochę o gadżetach. Zanim wejdziemy w szczegóły techniczne, to podzielimy sobie gadżety na dwie grupy. Grupa pierwsza to będą gadżety startowe, grupa druga to będą gadżety treningowe. Zaczniemy od tej grupy drugiej, czyli od gadżetów treningowych. Po pierwsze, jeżeli chodzi... Ja ogólnie jestem gadżeciarzem, uwielbiam wszelkiego rodzaju gadżety, uwielbiam je stosować. Więc właśnie dochodzimy do tego, że zanim zaczniemy używać jakiś gadżet, to musimy sobie zastanowić się, po co nam on jest potrzebny. I tutaj w ogóle proponuję zacząć od drugiej strony, czyli mamy jakiś problem i jak już mamy ten problem i chcemy go rozwiązać, to wtedy zaczynamy szukać sobie gadżeci, którym narzędzia, którym sobie ten problem rozwiążemy. I do wyboru mamy gadżety oczywiście, które zostały stworzone do tego celu, albo które można zaimprowizować do tego celu, albo które można sobie zbudować w ogóle do tego celu. Także no niezależnie od tego, który gadżet wybierzemy, no to on musi jak gdyby służyć do czegoś, a nie tylko, żeby był i tak naprawdę bez sensu nam zajmował miejsce na półce. W ogóle do tej pogadanki o gadżetach zainspirował mnie Krzysiek Grej Studziński z zapytaniem odnośnie trenażera strzeleckiego. Już nie pamiętam dokładnie, jaki to był model i firma. Generalnie było to coś w stylu trenażera SCAD, czyli urządzenie, które służy do analizy tego, co się dzieje na języku spustowym podczas oddawania strzału. Czyli tak naprawdę mamy problem pod tytułem zrywanie języka spustowego, no i tym urządzonkiem fajnym można sobie ten problem rozwiązać, oczywiście wiedząc, jak je używać. Urządzenie od tego SCAD-a różni się przede wszystkim ceną, bo jest tańsze o jeden rząd wielkości, a drugie stopniem skomplikowania technicznego, ponieważ to jest coś, co się podczepia pod pikantynę na pistolecie, łączy się to z telefonem komórkowym i tam szybko mamy feedback, analizę tego, co się wydarzyło w momencie wyciskania języka spustowego. Moim zdaniem bardzo fajna rzecz, ja swojego czasu miałem problem, wydawało mi się, że problem leży z językiem spustowym, ponieważ nam mi wszystko na tarczy schodziło lewo-dół. Próbowałem to przeanalizować, no gdybym miał taki gadżet, to od razu by mi wyszło, że język spustowy pracuje idealnie, a problem jest w czymś innym. Więc zamiast poświęcić jedną wizytę na strzelnicy z takim trenażerem, ja musiałem poświęcić ładnych parę tygodni i kilkaset kulek, żeby dojść do wniosku, że problem tkwi w czymś innym. Oczywiście jak wyeliminowałem ten problem, to już zaczęło mi prosto latać wszystko, jak należy. No ale inwestując w taki przyrząd, możemy zaoszczędzić na amunicji sporo pieniędzy i czasu. No tylko, że musimy mieć potrzebę taką, tak? Bo tak bez potrzeby to nie ma sensu tego kupować. Inną formą można powiedzieć, trenażerów jest Airsoft. Z Airsoftem jest o tyle fajnie, że on występuje w IPSC jako osobna konkurencja w tej dyscyplinie i nie tylko można potrenować tym, ale można sobie też pojeździć na zawody i to nie byle jakie, bo jej Mistrzostwa Świata są w tym roku oficjalnie organizowane przez Kanadę w Action Air. Także raz, że możemy sobie na tym potrenować, coś w stylu treningu na sucho zrobić, a dwa, możemy też to potraktować jako docelową naszą dyscyplinę sportu. Na Airsoftie wytrenujemy wszystko, prawie wszystko. Taktykę, manual, obsługę broni, tak, tam zmianę magazynków, dobywanie, złożenie się do strzału, wchodzenie na pozycję, wychodzenie i tak dalej, i tak dalej. Jedyna rzecz, której nie wytrenujemy, to kontrola odrzutu. I tu nie ma co się oszukiwać, żeby wytrenować sobie kontrolę odrzutu, trzeba po prostu strzelać z broni palnej. Inaczej się tego nie zrobi, także jeżeli ktoś chce trenować strzelanie z broni palnej, to niezależnie od tego, ile na sucho ćwiczy, ile sobie tam używa różnych przydasiów do treningu na sucho, no to musi swoje wystrzelać na strzelnicy i musi być to podstawą treningu, chodzenie na strzelnicy i łupanie z broni palnej. No to co, to mamy już dwie rzeczy. Kolejna rzecz, która może się przydać, to tak ostatnio miałem właśnie kontakt z czymś takim, takie naboje, które mają wskaźnik laserowy, wkłada się do komory, w momencie kiedy pada strzał, iglica uderza w spłonkę w tym naboju, no to on puszcza kropeczkę i mamy na tarczy, widzimy, gdzie trafiliśmy. Fajna rzecz, ale też trzeba używać tego z głową. Przynajmniej ja nie stosuję techniki patrzenia się na cel w momencie, kiedy strzelam. Obserwuję przyrządy celownicze, dobrze zgrane przyrządy gwarantują mi, że trafię w cel. Używam umiejętności, która tam z amerykańskiego się nazywa calling shots. Polega to na tym, że wiem, w co trafiłem na tarczy bez patrzenia na tarczę. Po prostu analizuje się w momencie oddawania strzału to, jak został wyciśnięty język spustowy, jak zostały zgrane przyrządy i kupę innych jeszcze właśnie odczuć związanych ze strzałem. Ja już wiem, w którą stronę uciekł strzał, czy on wszedł w tarczę, czy nie.
Oczywiście czasami tam można się pomylić, tak? No ale szybka dostrzałka na splicie 15 setnych delty nawet się opłaca, także jeżeli to nie był miss, a delta, to ta umiejętność jak gdyby owocuje poprawą wyniku, więc warto z tego korzystać. A niestety, jeżeli my będziemy wzrokiem uciekali na tarczy w czasie strzelania, bo będziemy szukali tamtej czerwonej kropeczki, to będzie przeszkadzało. No chyba, że ktoś strzela w openie, no to jak najbardziej, bo wtedy przez kolimator można spokojnie patrzeć na tarczę i trafiać bez akomodacji oka na przyrządach celowniczych. Także jeżeli mamy też jakiś problem, to możemy sobie tego użyć. Możemy użyć zewnętrznego urządzenia typu kamerka wideo. I teraz przechodzimy do clou programu, czyli moim zdaniem najbardziej wartościowego gadżetu w treningu strzeleckim, czyli kamery wideo, aparatu telefonicznego z możliwością nagrywania wideo. Ponieważ tak naprawdę, jeżeli trenujemy sami, nie mamy kogoś, kto nam jest w stanie skorygować błędy, no to nie mamy tego feedbacku, nie wiemy, co robimy dobrze, co źle. Może często jest tak, że mi się wydaje, że ale super, to zrobiłem zajebiście, przeleciałem, pobiegłem ten przebieg, później sobie oglądam wideo i łapię się za głowę, ile tam błędów zostało popełnionych. Także to jest moim zdaniem bardzo fajne urządzenie. Już chyba mówiłem w którymś tam odcinku z poprzednich, że ja nagrywam wszystko. Nagrywam treningi, nagrywam zawody i później sobie zawsze oglądam, analizuję. Nie tylko służy to do tego, żeby wrzucać na YouTube'a, bo na YouTube'a zawsze fajnie wrzucić, bo może kogoś to zachęci do spróbowania sił w tej fajnej dyscyplinie sportu. Ale przede wszystkim do analizy. Analizuję sobie. I teraz tak, jak zgrywam, fajnie jest zgrywać z headcama, bo to fajnie wygląda jak Quake, tak, i tak dalej, ale jeżeli chodzi o feedback w kwestiach treningowych do analizy, to o wiele lepiej się sprawdza perspektywa trzeciej osoby, czyli tak najlepiej jakby ktoś filmował nas, całą naszą sylwetkę i też nie cel, ponieważ to, co się wydarzyło na tarczy, na zawodach, to my mamy od tego metryczkę, zawsze można sobie weryfikację wydrukować i widzimy dokładnie, co na której tarczy ustrzeliliśmy. Nas, mnie i jako do przyszłej analizy interesuje moja sylwetka cała, od stóp do głowy, jak ja tam się zachowałem podczas strzelania, kontrola odrzutu, czy była dobrze prowadzona, czy szamotało, miotało mną podczas strzelania, czy był ładnie prowadzony pistolet, jak się poruszałem, wejście na pozycję, wyjście i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest najbardziej wartościowa perspektywa w kwestii wideofilmowania i warto zawsze to robić na zawodach i na treningach. Także, no oczywiście czasami zdarzają się jakieś problemy, błędy, które popełniamy i wtedy co? Potrzeba matką wynalazku. Wymyślamy sobie jakiś gadżet, który konstruujemy. Dla przykładu, kiedyś miałem problem, nawet nie ja, tylko chłopaka tam trenowałem i było tak, że tańczył strasznie podczas zdobywania, podczas składania się. Więc zrobiłem wskaźnik laserowy przyczepiony do czapki i później tam kamerą wideo było filmowane zachowanie tego wskaźnika na ścianie i dzięki temu mieliśmy miarodajny feedback właśnie w kwestii tego, jak on się zachowuje podczas zdobycia, tak? Czyli zaimprowizowany fajny gadżecik, który ułatwił nam robotę i człowiek widział, czy popełnia te błędy, czy nie. Także no, tego typu gadżetów jeszcze sporo sobie powymyślałem, w zależności od potrzeb. No, czyli jak gdyby głównym clue to jest tutaj potrzeba. Jak już mamy potrzebę, to sobie wymyślamy jakiś gadżet, albo improwizujemy, albo bierzemy gotowy, który pomaga nam to rozwiązać. No i jedziemy i się bawimy i trenujemy. Także następnym razem pogadamy o gadżetach startowych, czego tam używam podczas zawodów. Jutro Gdańsk Open, będziemy z chłopakami jechali kilka godzin, to może coś skleimy w trakcie podróży samochodem. Także do zobaczenia, do usłyszenia, nara!